W niedzielę o 12.40 mecz ŁKS Resowia. Z nami trener ŁKS-u, Czesław Mostra. Dzień dobry. Dzień dobry. Trenerze, wyjątkowo intensywny weekend się znowu zapowiada. Jutro bieganie, w niedzielę walka o punkty. Jak forma? Forma jaka jest, taka będzie, ale słowo jest ważniejsze niż wszystko inne, szczególnie jeśli o mnie chodzi. Ten jutrzejszy bieg, choćbym miał na czworakach dojść, to przejdę. Poprosimy o pytania. O 9:00. Dla chętnych, kto się zjawi, to idziemy razem. Listy obecności nie przewidujemy. Ale prosto po biegu na mecz rezerw, tak? Nie, po biegu na trening, a po treningu dopiero na mecz. To gdzie będzie ciekawiej, na meczu rezerw czy na meczu niedzielnym? Trudno powiedzieć. No. Jeden i drugi zespół gra o jakieś cele i jakby liga nie ta sama, ale myślę, że emocje podobne. No to już jak jesteśmy przy rezerwach, to się przełamał ostatnio balon, to jeszcze musi popracować, czy już jest blisko tego, żeby wrócić do pierwszego zespołu? Będzie w kadrze meczowej na mecz z Resowią. A tak poza tym? Iga Świątek się kłania. Chwila muzyki. A tak poza tym, jak sytuacja zdrowotna drużyny? Wszyscy są gotowi? No, jakiś tam znak zapytania jest, ale generalnie nie narzekamy, ani kartki, ani jakieś tam groźniejsze urazy nas omijają w końcówce. Raz, dwa, trzy. Panie trenerze, ja wiem, że to pewnie teraz to już jest takie płakanie nad rozlanym mlekiem, ale czy ma pan większy żal o bramkę straconą w Niepołomicach z Sandecją, czy o to, że nie udało się chociażby jednej zdobyć? Bo tych okazji było multum i to tak naprawdę jedni mówią, że to szczęście, a drudzy mówią, że to jednak jak do sieci nie wpada, to znaczy, że coś jednak jest na rzeczy. Nie, no jest to piłka, jest to sport i bramkę można stracić, ale mając takie sytuacje musimy je wykorzystać, przynajmniej niektóre z nich. Oczywiście, że mam o to pretensje. Gorzej by było, gdybyśmy tych sytuacji w ogóle nie mieli. Natomiast no, tak jak powiedziałem po meczu, byłem gdzieś tam zdegustowany, bo no, co by tutaj nie mówić, nie spodziewaliśmy się, czy nie wkalkulowaliśmy w te nasze mecze, tej porażki z Sandecją, ale widzimy, że to nie tylko w Lidze Polskiej. Specja też pokonała Milan, który kilka dni później miał grać o finał Ligi Mistrzów i tak to jest. No, czasami naprawdę trudno jest wytłumaczyć porażkę jednego czy drugiego zespołu. To się dzieje i trzeba to zaakceptować, ale rzeczywiście te sytuacje no, musimy wykorzystać, bo lepszych chyba nie można mieć. To za chwilę będą pytać, czy nawiązanie do Specji to jest specjalnie teraz u pana trenera. Nie, akurat Specja, zespół, który gdzieś tam bronił się przed spadkiem. Milan wiadomo jakie cele i to najbliższy taki jakby przykład, który myślę, że też dobrze oddaje tą specyfikę rywalizacji niby w tej samej lidze, ale na o różne cele. To ja tylko bym chciał jeszcze dopytać właśnie pod kątem tego, że okej, jesteście liderem, nie ma problemu, bo jeżeli wszystko się pomyślnie potoczy i wszystko do końca będziecie wygrywać, to już będzie ten awans. Natomiast czy, bo widziałem nastroje u chłopaków po tym meczu ostatnim, czy to, że ta przewaga się zmniejszyła, że jednak jeszcze daliście szansę innym, tak to nazwijmy, w tej walce, to wpłynęło jakoś na zespół, czy zupełnie nie? Nie no, bezpośrednio po meczu oczywiście każdy gdzieś tam miał głowę spuszczoną, bo byliśmy rozczarowani wszyscy, ale nie sądzę, aby miało to przełożenie na kolejne mecze. Wszystko mamy dalej w swoich rękach. Przypomnę, że przed meczem z Wisłą tutaj u siebie mieliśmy też 5 punktów przewagi nad tą drużyną, więc też nie było powiedziane, jakim wynikiem skończy się ten pojedynek. Nikt nie mówił, że to my jesteśmy 100% faworytem. Udało się wygrać i dzięki temu ta różnica wzrosła wtedy do 8 punktów. Po porażce z Sandecją wróciła do 5. Wciąż mamy wszystko w swoich rękach i nogach i pewnie głowach. Oczywiście zostały 3 mecze i trzeba do tego
podejść tak jak do pozostałych tych spotkań, które gdzieś tam na przestrzeni całego sezonu rozgrywaliśmy. To ostatnia rzecz ode mnie, czy ten wygrany dosyć pewnie mecz 3-0 w Rzeszowie, to ma znaczenie w kontekście tego, co będzie się działo w niedzielę, czy niekoniecznie? Myślę, że niekoniecznie. No to ta liga pokazuje, że wcale ten zespół, który pierwsze spotkanie wygrywał, musi też dominować w drugim, ale gramy u siebie, gramy przed własną publicznością. Mam nadzieję, że znowu będzie licznie wypełniony ten stadion i na pewno będziemy chcieli się zaprezentować z dobrej strony i zrehabilitować za ten występ w Niepołomicach. A ja spytam, czy robi na was wrażenie ostatnia regularność Resowi? I to niezależnie od tego, z kim gra. Ruch pokonali 3-1, czyli zespół czołówki, i z outsiderem wygrali w takim samym stosunku. 6 goli, 2 mecze. To robi na was jakieś wrażenie, czy tak się zdarza w futbolu? Czyli ta systematyczność, to bierzemy teraz pod uwagę dwa mecze. No dwa mecze, mówię, te ostatnie. To już jest seria? To już jest seria, no okay. Dwa razy wygrać po trzy. Strzelił pan ostatnio 3 bramki? Nie strzelił, a oni strzelili w 2 meczach z rzędu. Tak. Zawsze trzeba dopasować tak pytanie, żeby gdzieś tam było po waszemu. Nie, pytam się, czy robi na panu to wrażenie, czy też... Czy w 8 ostatnich kolejkach gdzieś tam, jak były tylko 2 albo 3 wygrane, to już się nie pyta, że w 3 ostatnich kolejkach wygrali 2, tylko w 8 2. Teza musi się zgadzać. Tak jest. Nie robi to na mnie wrażenia, bo tak jak powiedziałem, ta liga jakby niczym mnie nie może zaskoczyć. Jedno, co mnie martwi, to właśnie to takie podejście, że gdzieś tam szukanie ciągle dziury w całym, szukanie czegoś złego, szukanie czegoś, co można wytknąć. Kompromitacja albo jakieś takie słowa. Patrzmy na to na całokształt, bo niezależnie od tego, co by nie mówić, to nikt nie spodziewał się na początku tego sezonu takiej postawy zespołu i myślę, że bardziej powinniśmy iść w kierunku szukania pozytywów i w ten sposób przygotowywać się do kolejnych meczy, do następnych tygodni. Ostatnio się dużo pisze, mówi o Marku Mrozie, który tam trafił niby do zeszytów skautów i potencjalnych beniaminków ekstraklasy i tych klubów w dolnej części tabeli ekstraklasy. Wy też się nimi interesujecie, a się wydaje taki zawodnik skrojony pod pana trochę, taki w stylu Wróbla, tylko my trochę lepszy. Na pewno jest to wyróżniający się zawodnik w tej lidze. Szczelił tam chyba, nie wiem, ponad 10 bramek albo 10 bramek. Natomiast też słyszałem jakieś tam opinie o tym, że są zainteresowania klubów ekstraklasowych. Myślę, że jeśli są zainteresowania klubów ekstraklasowych, które już tam w tej ekstraklasie grają, to nasze szanse nie są zbyt wielkie, nawet gdybyśmy byli nim zainteresowani. W zasadzie się mówi bardzo dużo o psychice, no między innymi siatkarki UKS-u mówią, że złoto zdobyły dzięki silnej psychice. Pan mówił za to tydzień temu, że pan trochę źle, znaczy nie przygotował odpowiednio psychicznie zawodników do tego meczu. Jaką teraz w tym tygodniu swobodnie pracę wykonać? No tak powiedziałem, bo o ile to, co przygotowaliśmy przed Wisłą, wynik się zgadzał i można ocenić to pozytywnie, to w przypadku, kiedy mój zespół doznaje porażki, to ja biorę za to odpowiedzialność i miałem takie wrażenie, że może albo nie w tym kierunku poszedłem, jeśli chodzi o tą motywację, albo niewystarczająco dużo jeszcze zrobiłem, chociaż przed meczem wydawało mi się, że to, co zaproponowałem, no to powinno być skuteczne. Niestety nie udało się i to ja ponoszę za to odpowiedzialność. Tak jak powiedziałem, po takim występie jest to czas rehabilitacji dla zespołu i na to gorąco liczę. To jeszcze wrócę do tego spotkania z Resowią, bo wtedy jechaliście tam do drużyny, która miała taką też serię. Pan się zmienił trener, oni zaczęli wygrywać i pan zaskoczył chyba trochę Resowie. No, ta seria rzeczywiście była większa niż ta? Ale nie, no, już nie wchodźmy w szczegóły. No, w każdym razie oni wygrywali i pan tam sobie coś pozmieniał w zespole, zaskoczył pan Resowie, było 3-0. Jaki to jest zespół myślę, teraz? Myślę, że trochę charakter tego zespołu się chyba zmienił od tamtej pory. Wtedy nastawiliśmy się na twardą walkę w środku pola i tak też było. Piłkarsko gdzieś tam byliśmy lepsi i stąd taki, a nie inny wynik. Ale tak jak mówię, nie ma co tutaj jakby wracać i rozpamiętywać tamtego meczu, bo to zupełnie, wydaje mi się, będzie
inne spotkanie, jesteśmy w innym punkcie, w innym miejscu sezonu jak poprzednio. A ta Resowia w tej chwili to jest jakiś zespół ofensywny, czy będzie się raczej tutaj bronić i starać się kontratakować? No, każdy trener gdzieś tam przygotowuje jakąś strategię przed kolejnym meczem i nie wiem, no może będą chcieli na początku zaatakować wysoko, ale w tych meczach, które ostatnio grali, to raczej gdzieś tam skupieni byli na defensywie i z tego próbowali. Oczywiście ataków to nie były jakieś chaotyczne te ataki, bo mają zawodników, którzy potrafią grać w piłkę i nie boją się brać odpowiedzialności, ale to nie był taki, bym powiedział, otwarty, ofensywny futbol. Człowiek się uczy całe życie, dlatego jeszcze wrócę do meczu z Sandecją. Sam użyłem określenia kompromitacja i żeby być mądrym na przyszłość przy takiej sytuacji, chciałbym od pana usłyszeć, jak należałoby określić ten mecz. Który? No ten przegrany z Sandecją. Mówię, że ja użyłem słowa kompromitacja, a chcąc się uczyć od lepszych, czyli chciałbym od pana się dowiedzieć, jakby pan określił ten zabolało, mecz. Zabolało widzę. Nie zabolało, po prostu mówię, że człowiek się uczy całe życie i dlatego chciałbym się dowiedzieć, jakiego określenia przy takim meczu trzeba użyć. Swojej interpretacji. Ja byłem tym meczem rozczarowany. Ja, jeśli od mądrzejszych, to powiem panu tak. Ancelotti powiedział kiedyś, że właśnie w sporcie, w piłce pewne rzeczy trzeba po prostu przyjąć i przejść obok nich. I tyle, zaakceptować, bo nie są one do wytłumaczenia. A to jak pan będzie interpretował, ja mam tylko... Ale przecież to nie kosmos, także... Ja mam tylko do tego mówię, że to nie tylko my, piłkarze, trenerzy, działacze z klubu, z ŁKS-u wpływają na to, jaka jest otoczka, jeśli chodzi o atmosferę i jak buduje się te relacje. Czyli jakiego pan by użył określenia? Rozczarowanie. Mecz był dla mnie rozczarowaniem. To pozostaniemy przy swoich zdaniach. No, tak jak mówię, pan ma prawo do swojej interpretacji, swoich wypowiedzi. Poprosimy o kolejne pytania. Jeszcze nie ma pytań, to ja na koniec zapytam trenerze, bo mamy w niedzielę znakomitych gości. Złota 11 z 98 roku, to też będzie jakiś taki dodatkowy czynnik motywujący, mobilizujący. Myślę, że każdy zawodnik, każdy, który profesjonalnie uprawia jakikolwiek sport, piłkę, lekkoatletykę, nie wiem, koszykówkę, siatkówkę, czy my jako trenerzy, zawsze myślą o tym, aby osiągnąć sukcesy te największe. No, dla nas obecnie grając w pierwszej lidze, chcielibyśmy zająć pierwsze miejsce i awansować do ekstraklasy. Jeśli byśmy grali w ekstraklasie, to każdy klub chciałby zdobyć Mistrzostwo Polski, bo to jest jakby taką wisienką na torcie. I to, że będą ci zawodnicy, którzy to po to sięgnęli, to na pewno jest to też jakiś drogowskaz i wyzwanie dla tych piłkarzy, którzy w niedzielę wystąpią na tej murawie. Ja mam dobrą pamięć, ale już PESEL nie ten i nie pamiętam za bardzo. Oczywiście tych zawodników z nazwiska gdzieś tam kojarzę, ale nie miałem, nie mam takiego obrazu, żeby gdzieś tam przypomnieć sobie, jak to było. Nie. Tomka akurat gdzieś tam nawet jeszcze z Izraela pamiętam, graliśmy w podobnych czasach w klubach izraelskich. Nie ma więcej pytań, zatem zapraszamy na niedzielę z mistrzami na Stadionie Króla, a jutro przypominamy trening biegowy z trenerem Kazimierzem Moskalem, a potem emocje na meczu rezerw, mecz na szczycie ze Świtem, Nowy Dwór Mazowiecki. Do zobaczenia.